Ostatnio wybuchła afera w internecie a propos rapera 50 Centa, który podobno zapłacił wam za wykorzystanie sampla do utworu. Jest jakaś tam z tego, chyba dużo jest nieporozumień i nie wiem, jak wy to widzicie. Znaczy, trudno, żebym komentował i czy wyrażał swoje spojrzenie. Ja nie wiem tak naprawdę na ten temat nic. Więc natomiast jeżeli dochodzą do mnie wiadomości, że na konto zespołu, czyli również i moje, wpływają jakieś pieniądze, to mogę powiedzieć jedno jedyne. Nic o tym mi nie jest wiadomo. Natomiast na pewno skonsultuję to z kancelarią prawną, z którą od wielu lat współpracujemy, bo to jest rzecz poważna, bo to nie jest komentarz, że ktoś wyglądał pięknie albo fatalnie, czy powiedział coś mądrego bądź głupiego. Nie, to są zupełnie inne wartości. Ja tylko mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, że nic o tym nie wiem, nie zabieram głosu, natomiast dołożę wszelkich starań, aby zarówno tą, jak i inne, bo ja dotarły do mnie wieści internetowe, nie tylko dotyczące sprzed iluś lat transakcji kupna-sprzedaży sampla, jak doczytałem do utworu Noc nad Norwidem, to jest z drugiej płyty Przechodniej Byłem Między Wami, więc no, na pewno będę chciał to dokładnie zbadać, a na moje amatorskie pojęcie tych tematów, no to żeby coś wiedzieć i zabrać głos na ten temat, to należałoby po prostu no, zobaczyć jakiś dokument, w którym jest napisane, kto dokonał porozumienia z kim, czego to porozumienie dotyczyło, jakich wartości, twórczości czy produktu, na jakich zasadach i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ nie wiem nic, więc już zamykam pasztatkę. Okej.